Z Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: Ojcze Święty, proszę nie tylko za nimi, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Dziś wspominamy wielkiego męczennika, świętego Andrzeja Bobole. Ten święty jezuita jest patronem naszej ojczyzny. Mało kto o tym pamięta, że po Matce Bożej, świętym Wojciechu, świętym Stanisławie, jeszcze jest Andrzej Bobola, który czuwa nad losem naszej ojczyzny, który czuwa nad naszymi rodzinami, nad nami. Zachęcam, aby dziś, kiedy świętujemy jego wspomnienie, poczytać coś więcej o świętym Andrzeju Boboli, aby zadać sobie taki trud, by kilka minut spędzić na lekturze jego życiorysu i w jaki sposób on został patronem Polski, bo to też jest bardzo ciekawe. Podpowiem, że sam o to zabiegał, że sam przypominał się już po swoim odejściu z tego świata, aby móc podjąć tę misję orędownika polskiego narodu. Tak więc zadanie na dzisiaj. Poczytaj gdzieś w Encyklopedii Katolickiej czy w internecie na temat świętego Andrzeja Boboli.